Końca dobiegły ferie zimowe w Miejskim Centrum Kultury. Od 27 stycznia do 9 lutego na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Dzieci mogły skorzystać z dmuchańców, pograć w ping -ponga. Instruktorzy przygotowali zajęcia m.in. z artystycznego recyklingu, warsztaty z rzeźby w glinie, zajęcia plastyczne, warsztaty z rysunku, bajkowe czytanki przebieranki, gry planszowe, zumba. Codziennie od 14 do 20 z inicjatywy prezydenta Konrada Kroniga dzieci i młodzież mogły korzystać z bezpłatnej kręgielni w kombinacie formy. Odpłat Natomiast Miejskie Centrum Kultury zorganizowało wycieczkę Bajkowa Zima w Bałtowie z wieloma atrakcjami. W kinie centrum odbywały się feryjne seanse filmowe. Finałem tegorocznych ferii był bal karnawałowy dla dzieci, zorganizowany w patio 7 lutego. Frekwencja podczas balu dopisała. W programie Miejskie Centrum Kultury zapewniło dzieciakom zabawę w strojach karnawałowych, konkursy oraz wybór króla i królowej balu. Warto dodać, że ofertę feryjną przygotowały również inne miejskie jednostki. Ferie na sportowo zorganizowało Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji. W pierwszym tygodniu ferii odbyła się feryjna nauka jazdy na łyżwach, przez dwa tygodnie trwała natomiast feryjna nauka pływania. Ciekawą ofertę przygotowało Muzeum Orła Białego i Biblioteka Publiczna w Skarżysku.